Stanisław Staszic urodził się w pierwszych dniach listopada 1755 roku w rodzinie pilskich mieszczan. Rodzina ta od pokoleń należała do najznamienitszych pilskich rodów mieszczańskich. Ojciec Stanisława, Wawrzyniec, człowiek wiele posiadający nauki, przede wszystkim w prawach rzymskich, był burmistrzem miasta. Matka Katarzyna Mędlicka, nadzwyczajnie do swoich dzieci przywiązana, wywodziła się również z pilskich mieszczan. Rodzina posiadała folwark z domem mieszkalnym w części miasta nazywanej Zamościem. Obecnie dom mieszkalny stanowi siedzibę Muzeum Stanisława Staszica. Młody Staszic wyniesie z domu miłość do ojczyzny, wychowanie obywatelskie, ugruntowaną wiarę i zachętę do nauk. Staszic szybko opuszcza dom rodzinny. Uczy się w Wałczu, a następnie w Poznaniu. Tam ukończy seminarium duchowne. Za namową ojca wyjeżdża na dwuletnie studia do Paryża. Po powrocie z Francji Staszic na kilkanaście lat związuje się z rodziną ekskanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego. Podejmuje się edukacji synów Zamoyskiego Aleksandra i Stanisława, przyjmując obowiązki nauczyciela i wychowawcy. Osiada na stałe w Zamościu i wchodzi do grona profesorów Akademii Zamojskiej. W Akademii otrzymuje doktorat obojga praw i katedrę języka francuskiego. Pozostaje u Zamoyskich do 1797 roku. W tym okresie rozwija swoje zainteresowania polityką i geologią, osiąga niezależność finansową, a także z inspiracji Zamoyskiego chwyta za pióro i pisze uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego i przestrogi dla Polski. W 1790 roku wraz z rodziną Andrzeja Zamoyskiego Staszic udaje się w dwuletnią podróż do Austrii i Włoch. Podczas wyprawy prowadzi dziennik zachowany do dzisiaj, który ujawnia jego wszechstronne zainteresowania. Najwięcej czasu spędza we Florencji, Rzymie i Neapolu. Odwiedza Wezuwiusz podczas wybuchu wulkanu i dociera nawet na Etnę. Po upadku Rzeczpospolitej z żoną Andrzeja Zamoyskiego, Konstancją i jej dziećmi, mieszka w Wiedniu. Trzy lata później wraca do kraju i rozpoczyna kilkuletni okres wędrówek badawczych. Jeździ po ziemiach polskich, odwiedza Węgry i Rumunię. W 1804 roku jedzie po raz drugi do Paryża. W stolicy Francji zapoznaje się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie geologii i obserwuje przygotowania do koronacji Napoleona Bonaparte na cesarza Francuzów. Kilka miesięcy przed śmiercią odbywa swoją ostatnią podróż, zwiedzając osady, fabryki i zakłady włókiennicze na terenie Królestwa Polskiego. Po powrocie z Paryża Staszic odbywa kilkutygodniową wyprawę w Tatry, która jest pierwszą próbą naukowej penetracji tych gór od strony Polski. Dokonuje podczas tej wyprawy rzeczy niezwykłych, biorąc pod uwagę jego wiek, a także czas trwania. Zdobywa 5 szczytów o wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza. Wchodzi na Kołowy Szczyt i na Krywań. Zdobywa Łomnicę i jako pierwszy znany badacz spędza na jej szczycie całą noc po to, aby przeprowadzić niezbędne badania. Prowadzi również pionierskie badania głębokości i temperatury wody w Morskim Oku i Czarnym Stawie. Wyprawa w Tatry kończy okres wędrówek geologicznych Staszica, a jej plonem staje się mapa geologiczna i dzieło o ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski.
W grudniu 1805 roku na posiedzeniu Towarzystwa Przyjaciół Nauk Staszic odczytuje swoją pierwszą rozprawę o geologii ziem polskich. Kończy ją znamiennymi słowami: paść może i naród wielki, zniszczyć nie może tylko nikczemny. W 1800 roku powstaje Towarzystwo Przyjaciół Nauk, pierwsza organizacja naukowa o charakterze ogólnopolskim. Staszic należy do grona jej założycieli, a także osób, które mają największy wpływ na rozwój i działania stowarzyszenia. W 1808 roku zostaje jednogłośnie wybrany prezesem towarzystwa i pełni tą funkcję nieprzerwanie przez 18 lat. Razem z innymi członkami w warunkach niewoli stara się o zachowanie języka polskiego i historii, literatury i nauki. Wzywa do bycia narodowi użytecznym. Finansuje odbudowę domów na kanoniach i przeznacza je na siedzibę towarzystwa. W 1820 roku kładzie kamień węgielny pod nową siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 4 lata później gmach przy krakowskim przedmieściu zostaje uroczyście otwarty i bardzo szybko zaczyna się go nazywać domem Staszica. Sam Staszic ofiaruje towarzystwu swój zbiór geologiczny, własną bibliotekę i rękopisy. Jeden z ówczesnych pisze o Staszicu, że jest on najczynniejszym, najgorliwszym, a nade wszystko najhojniejszym członkiem tego uczonego zgromadzenia. W 1809 roku Staszic rzuca pomysł wystawienia pomnika Mikołajowi Kopernikowi. Ofiaruje na ten cel 100 dukatów. Projekt przez wiele lat nie może doczekać się realizacji. W 1820 roku Staszic spotyka się w Warszawie ze słynnym duńskim rzeźbiarzem Bertelem Thorvaldsenem. Namawia artystę do wykonania modelu pomnika polskiego astronoma. Podpisuje z rzeźbiarzem umowę i od razu wypłaca mu część wynagrodzenia. W testamencie ofiaruje jeszcze 70 tysięcy złotych na poczet ukończenia prac nad pomnikiem. Pomnik Kopernika zostaje ustawiony przed pałacem Staszica i odsłonięty dopiero w maju 1830 roku. W 1787 roku ukazują się Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Głos Staszica o naprawie Rzeczpospolitej inspirowany przez Andrzeja Zamoyskiego. Książka bardzo szybko zdobywa uznanie czytelników. Jest rozchwytywana, żywo komentowana i wpływa na kształt opinii publicznej w Polsce. 3 lata później wychodzą drukiem Przestrogi dla Polski, które stanowią coś w rodzaju komentarzu Staszica do obrad Sejmu Wielkiego. Do dzisiaj uważa się obie te książki za jedne z najważniejszych głosów publicystycznych polskiego oświecenia. W latach 1819-1820 ukazuje się w drukarni rządowej największe dzieło literackie Staszica. Jest to wydane w 3 tomach z ogromnym przepychem Ród ludzki. Staszic przedstawia w tej książce ogólny zarys historii ludzkości i kreśli wizję Europy przyszłości, czyli Europy zrzeszonych narodów. Pracuje nad tym dziełem blisko 30 lat i ozdabia je 20 rycinami zamawianymi u sztycharzy w Warszawie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu.
dzieło wydane bez zgody cenzury za życia Staszica pozostaje w ukryciu. Po jego śmierci zostaje skonfiskowane i prawie w całości zniszczone. W wyniku klęski Prus w wojnie z Francją powstaje Księstwo Warszawskie. Staszic, mając 52 lata, rozpoczyna służbę publiczną. W 1807 roku wchodzi w skład Izby Edukacyjnej. Pracuje nad projektami dotyczącymi krajowej edukacji oraz szkółek elementarnych, miejskich i wiejskich. Współtworzy Szkołę Prawa i Szkołę Lekarską. Wchodzi również w skład Rady Stanu. W 1810 roku książę warszawski Fryderyk August mianuje Staszica radcą stanu. Od tego momentu aż do śmierci Staszic jest członkiem rządu polskiego. Pracowitość i zdolności wynoszą Staszica do grona najbardziej wpływowych osób tamtej epoki. W 1815 roku powstaje Królestwo Kongresowe z carem Rosji Aleksandrem I jako królem Polski. Upadek Napoleona nie przerywa działalności publicznej Staszica. Wchodzi w skład rządu tymczasowego i Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Kontynuuje podjęte wcześniej prace nad współtworzeniem jednolitego szkolnictwa na ziemiach polskich. Organizuje Akademię Górniczą w Kielcach oraz Królewski Uniwersytet Warszawski. Przyczynia się do powstania Instytutu Agronomicznego i Szkoły Cywilnej Inżynierii Dróg i Mostów. Kilkanaście dni przed śmiercią uroczyście otwiera szkołę przygotowawczą do Instytutu Politechnicznego. W 1816 roku Staszic obejmuje kierownictwo Wydziału Przemysłu, Handlu i Kunsztów w resorcie spraw wewnętrznych. Zarządza górnictwem i hutnictwem, budową dróg, regulacją rzek, przemysłem i handlem. Przez kilka lat pod nadzorem Staszica wydobycie węgla w kopalniach zwiększa się kilkunastokrotnie. Liczba czynnych kopalni rud żelaza wzrasta z 9 do 37. Za gorliwe prace około ustanowienia dyrekcji górniczej Staszic otrzymuje Order Orła Białego. Stanisław Staszic umiera 20 stycznia 1826 roku w Warszawie. 4 dni później zostaje pochowany przy kościele Kamedułów na Bielanach. W pogrzebie uczestniczy kilkanaście tysięcy mieszkańców Warszawy i staje się on manifestacją poparcia dla Staszica i zapoczątkowuje żywiołowy kult jego osoby. Trumnę z ciałem niosą studenci Uniwersytetu Warszawskiego od gmachu Towarzystwa Przyjaciół Nauk aż na miejsce pochówku. Zanim zostanie spuszczona do grobu, zrywają z niej skromne ozdoby. Jest wśród nich również młody Fryderyk Chopin. Kilka miesięcy po śmierci Staszica do jego samotnego grobu na Bielanach odbywają się pielgrzymki warszawiaków, co staje się z czasem początkiem legendy staszicowskiej. Żywiąc głębokie przekonanie, że przeznaczeniem człowieka na ziemi jest miłość bliźniego ziszczana przez dobre czyny, Staszic postanawia przez całe swoje życie na to poświęcić, aby uczynić los kilku lub kilkudziesięciu familii lepszym. Trwając w tym postanowieniu, przekazuje swoje dobra chrubieszowskie mieszkańcom, tworząc Towarzystwo Rolnicze Chrubieszowskie. Przed śmiercią sporządza testament, w którym szacuje swój majątek na 809 tysięcy złotych. Wszystko to przekazuje na cele publiczne. Wspiera Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie, Instytut Głuchoniemych i Ociemniałych, Dom Zarobkowy dla Ubogich, Klinikę przy Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę w Chrubieszowie.
za życia, jak i po śmierci stara się być narodowi użytecznym. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Egzekutorzy testamentu po śmierci w mieszkaniu Staszica między papierami w ukryciu znajdują 5868 dukatów holenderskich. Te złote monety mają wartość około 117 tysięcy ówczesnych złotych. Taką gotówkę Staszic posiadał u siebie w mieszkaniu pod ręką do dyspozycji.